człowiekiem na świecie, bo realizuję, coś sobie wymyślam i realizuję te marzenia. No to o to chodzi, coś i to jest, żyję w jakiejś przygodzie, w jakiejś bajce, no ale to faktycznie ta praca jest w tej chwili bardzo mozolna i dopadają mnie, też jeszcze to jest taka trochę dla mnie nowa rola, niewdzięczna. Jak zawsze rysuję, panie redaktorze, krótki film, to się oferuję za wszystko, tak? No, proszę Tomasza Stańkę, którego no, wielki artysta i mam tę łaskę, że mi komponuje muzykę, ale zazwyczaj rysuję sam, ewentualnie ktoś mi tam pomaga, montuję z jednym montażystą i to jest wszystko, prawda? Natomiast tutaj, ponieważ ten film ma mieć 100 minut, ma być pod względem technicznym w ogóle nieporównywalnie bardziej skomplikowany niż wszystko to, co dotychczas w życiu zrobiłem, jest 10 animatorów, to nagle zobaczyłem, co to znaczy być właściwie reżyserem. Jest bardzo mało czasu na rysowanie samemu, ponieważ muszę przygotowywać sceny, rozkminiać, co się ma w tych scenach dziać, jak ma to wyglądać animatorom. Później te materiały spływają, są jakieś korekty, tak? W międzyczasie przez półtora roku pracowałem, robiłem scenografię, mimo że rysunki były gotowe, ale ustawialiśmy światło. Pan redaktor jeszcze widział, no więc zdaje sobie pan sprawę, jaki to jest ogrom pracy, bo pokazywałem panu pewnie. Poza tym są jeszcze takie sprawy, no mamy podpisane umowy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, ale zdarzały się zatory, więc nagle dotykały mnie takie sprawy, że musiałem pożyczyć u różnych ludzi 50 tysięcy złotych, żeby płacić moim animatorom, bo mam najlepszych w Polsce, moim zdaniem, takich sobie dobrałem. I, no ale to są często młodzi ludzie, którzy mają żony, dziewczyny, dzieci im się rodzą, muszą żyć, tak? Jeżeli ja im miesiąc nie zapłacę, okej, ale jeżeli zapłacę 2 miesiące, mieliśmy taki zator, no, 5-miesięczny, no to w pewnym momencie wiadomo, że pójdą gdzie indziej. To nie jest tak, że wrócą wtedy, kiedy ja będę ich prosił, bo jak już gdzieś pójdą gdzie indziej, to ktoś da im pracę nie na miesiąc, tylko na dłuższy czas. Więc a jak się komuś rodzi dziecko, to nie ma pan... Becikowego? Myślę, że nie ma pan takiego przeświadczenia, że może należy tej osobie pozwolić spędzić trochę czasu z dzieckiem, zamiast stać z bacikiem, mówiąc, no przepraszam, jak skończysz jeszcze tę scenę, to może pobawisz się z maluszkiem. Panie Cezary, to znaczy muszę powiedzieć, że no, ja wiem, że pan jest przenikliwie inteligentny, świetnym obserwatorem i ma pan rację. Niestety mam dowody takie, w skrywanych dosyć przekazach, ale jednak emitowane do mnie, że jestem jako szef, jestem okropny chyba. No doszło do tego, że taki bardzo ważny mój współpracownik, zresztą w większości ci współpracownicy są byli moi studenci. To też jest dla mnie takie budujące, że kiedyś ja wkładam bardzo dużo energii. Czyli inwestycja się zwraca. Tak, chociaż nigdy tak nie wyobrażałem sobie, a oni dzisiaj wkładają swoje talenty no i niesamowity profesjonalizm, dużo większy niż mój. Oni są często lepszymi animatorami niż ja, podobnie, po prostu. W kategoriach muzyków studyjnych na pewno dużo lepiej i sprawniej grają niż ja, więc są świetni. Ale człowiek, który jest szefem u mnie postprodukcji, czy tak zwany supervisor postprodukcji, człowiek, którego dużo bogatszy film niż mój, czyli Vincent, chciał, płacąc mu 3-krotnie tyle, co u mnie, przewerbować do siebie, na superwajzera postprodukcji i Piotr został z nami, to znaczy po prostu tak widzi sens tego, co robimy. Kurczę, ma małe dziecko, nie? I ty 3 razy dostawać tyle, co u mnie, no wie pan, no tak jakby pan z jakiejś rady zaproponował 3-krotną pensję, no pewnie pan by też został, nie? Nie wiem, to już nie chcę. Ale rozumie pan, ale jest pokusa, nie? No więc to jest Piotr, który jest ze mną. I Piotr Stepanowicz, to muszę podkreślić to nazwisko, zresztą też realizował swoje filmy, bardzo piękne, dostawał nagrodę w festiwalu w Krakowie i no, krótko mówiąc, jakieś 1,5 roku temu Piotrek do mnie zadzwonił i się spytał, czy może porozmawiać ze mną jego dziewczyna, Madzia. I Madzia zadzwoniła i powiedziała, żebym się nie gniewał, że po prostu oni będą mieli za pół roku dziecko, ale że to w niczym w ogóle ja tego nie odczuję i Piotrek będzie tak samo pracował jak intensywnie, jak pracował wcześniej. Więc wtedy pomyślałem... Dostrzega pan patologię tej sytuacji? Tak, sobie pomyślałem, że jestem potworem. No ale z drugiej strony... Znaczy to nie zmieniło ani na jotę jak gdyby pana podejścia do... No jestem potworem, ale... Nie, no to nie może być tak, bo ja się bardzo przyjaźnię z Piotrem i z Madzią i przyniosłem całą, zaczęliśmy pracować u niego w domu, a nie u mnie, tak. Czyli nie dojeżdżał już do mnie codziennie do Podkowy z Warszawy, tylko jadę ludzkie panisko.
Nie wiem, no ale też myślę, że to dla Piotra też było ważne, że no nie wiem, jak mam wybrnąć z tego. No tak, taki jestem. Ale myślę, że też staram się być dobry i nie jadłem dużo, nie wyjadałem z lodówki. Nie, no myślę, że wszystko okej, że tak naprawdę Piotrowi też to było potrzebne, bo jednak w tych obowiązkach rodzicielskich, no myślę, że dobrze też mieć taką skocznię, jak możliwość realizacji filmu Zabity Wujec Miasta ze mną. No dobrze. Czy pan słyszy, co ja mówię? Ja słyszę, ale... Niech pan zagrzmi, błagam pana. No taka jest prawda, no tak, no jestem pewnie potworem, wiesz, no... Pewnie tak, potworem. Z drugiej strony wiem doskonale o tym, to zawsze nalepa mi powtarzał, że szefa nigdy się nie lubi, no. No więc jak mają mnie nie lubić, no to niech chociaż będzie... To niech chociaż z pięć skończą. Za co, no... Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacja 10.20, już za kilka minut. W studio dr Mariusz Wilczyński, sławy światowy animator, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. Informacje o 10.20, po informacjach wracamy do programu Owczarek. Owczarek. Reklama. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Płacisz, wraca. Płacisz, wraca. Płacisz, wraca. Płacisz ZUS z konta firmowego w mBanku i wraca do ciebie nawet 600 zł. Otwórz mBiznes konto za 0 zł w promocji i odbierz nawet 600 zł na ZUS dla twojej firmy. Sprawdź na mbank.pl lub w placówce. Promocja trwa od 1 do 31 lipca. Szczegóły i regulamin na mbank.pl/firma. mBank. Ikona mobilności. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Leżąc maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I oj! Chodzi. Tok FM. 10.20, Filip Kekusz, zapraszam. Wtorkowa sesja na giełdach w Europie ponownie rozpoczęła się od spadków. Rynek czeka na dane o gospodarce Niemiec, strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Ważne może być też wystąpienie szefa Banku Anglii, Mark Carney, w południe polskiego czasu ma skomentować okresowy raport o stabilności finansowej kraju. Posłowie Prawej Sprawiedliwości wyszli z sali obrad Sejmu. To ich reakcja na wystąpienie Stefana Niesiołowskiego. Polityk Platformy Obywatelskiej uzasadniał złożony przez swoją partię wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony Antoniego Macierewicza. Teraz głos w tej sprawie zabiera premier Beata Szydło. 5 posłów Prawej Sprawiedliwości, 3 Platformy Obywatelskiej i 1 klubu Kukiz 15 ma wejść w skład Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Jutro Sejm zajmie się uchwałą w tej sprawie. Na czele komisji ma stanąć posłanka PiS Małgorzata Wasserman. Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy weźmie udział w kampanii prezydenckiej Hillary Clinton. Była sekretarz stanu i była pierwsza dama, to niemal pewna kandydatka demokratów przed listopadowymi wyborami następcy Baracka Obamy. Kandydatem republikanów będzie najpewniej miliarder Donald Trump. Informacje kulturalne. Patrycja Wanady, zapraszam. Karolina Bielawska, reżyserka m.in. nagradzanego dokumentu Mów mi Marianna, opowie tym razem o Violetcie Wilnas. Będzie to film fabularny. Właśnie powstaje scenariusz, zdradza Karolina Bielawska w rozmowie z Radiem Tok FM. Ma być to historia o wolności, czyli podobnie jak Marianno, taką drogą przewodnią, jak myślę o tym filmie, to wychodzi mi, że wolność to szaleństwo. Ona zawsze była sobą, była kontrze i płaci za tą olbrzymią cenę i nie tylko ona, ale również jej rodzina i obecnie jesteśmy pracujemy nad scenariuszem z rodziną. Zbieramy jakby tę jej historię. Chcemy stworzyć taki obraz uniwersalny. Violetta Villa zmarła 5 grudnia 2011 roku. Mark
Jacques Chagall i artyści europejskiej awangardy. To najnowsza wystawa Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. W Pałacu Królewskim prezentowanych jest 60 grafik. Oprócz kilkunastu prac Chagalla znalazły się tam też dzieła czołowych awangardowych artystów XX wieku. Między innymi Matisse, Aleksandra Caldera czy Pabla Picassa, Igor Kociubiński. Pokaz przygotowało Muzeum Marka Chagalla w Witebsku, bo to właśnie on jest czołową postacią tej ekspozycji. W Pałacu Królewskim zobaczyć możecie 16 kolorowych grafik jego autorstwa o przeróżnej tematyce. Charakterystyczne dla tego artysty motywy oparte są w dużej mierze na wspomnieniach z rodzinnego Witebska. Wystawie towarzyszy film dokumentalny Mistrzowie Sztuki Nowoczesnej Marc Chagall oraz animacja Świat Wyobraźni Marka Chagalla, która zabierze widzów w podróż po obrazach tego artysty. Pracę w Pałacu Królewskim oglądać można do końca sierpnia. Z Wrocławia Igor Kociubiński, TOK FM. Amerykański Slayer, brytyjski The Prodigy oraz TSA, Lux Torpeda i Acid Drinkers to niektóre gwiazdy rozpoczynającego się pojutrze Jarocin Festival. Przez trzy dni odbędzie się blisko 50 koncertów, a poza gwiazdami na festiwalu wystąpi 8 młodych polskich kapel wyłonionych w eliminacjach. Z kolei w sobotę odbędą się specjalne koncerty i spotkania poświęcone zespołowi Republika. Organizatorzy liczą na kilkanaście tysięcy uczestników. Kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 10.40. Zapraszam. Pogoda. W ciągu dnia na zachodzie niewykluczone burze, na wybrzeżu przelotny deszcz. W pozostałych regionach przez cały dzień ma być pogodnie. 21 stopni w Białymstoku, 22 w Trójmieście i Szczecinie, 24 we Warszawie, Toruniu, Poznaniu i Gorzowie, 25 w Lublinie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi, 26 w Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łosiczka, program Owczarek, studio dr Mariusz Wilczyński. Dzień dobry. Rozmawiamy o różnych rzeczach. Na razie o filmie Zabito wiejec tego miasta, premiera filmu w 2018 roku. Sporo emocji jest w tym filmie. Zastanawiam się, jaki jest pana klucz, sposób, metoda wyrażenia emocji w animacji. Bo różne są metody. Jestem wielkim fanem japońskiego studia Ghibli. I zastanawiam się, czy pan ma jakiś klucz, warsztat, sposób wyrażenia emocji, czy to tak się jakoś dzieje samo, czy powstaje trochę niezamierzenie, czy... Panie redaktorze, ja jestem trochę z wyboru samoukiem. Na czym to polega? To... Skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, byłem malarzem, skończyłem pana profesora Stanisława Fijałkowskiego. Miałem to szczęście, że mogłem obcować z artystą, który w mojej ocenie jest jednym z trzech obok Jerzego Nowosielskiego i Henryka Tomaszewskiego, najważniejszych artystów drugiej połowy XX wieku w Polsce. I w momencie, i chciałem być malarzem. Szło mi różnie, no, miałem jakieś wystawy, ale szło mi na tyle, że nie miałem w ogóle pieniędzy. Nie miałem pieniędzy i byłem z moją dziewczyną Agnieszką, klepaliśmy straszną biedę i w momencie, kiedy dostałem propozycję stworzenia scenografii do programu Goniec Tygodni Kulturalny, to był w jedynce taki program powstawał kulturalny, to przyjąłem to. Był absolutny przypadek, że ktoś zobaczył, jak ja w czasie nagrań sobie rysuję. Ktoś mi zaproponował, że robił ilustracje do książek. Tak się potoczyło, zacząłem robić księgoklipy. Nigdy nie wiedziałem, jak to się robi. Nigdy. Jak dzisiaj patrzę, jak uczę studentów i patrzę na moje początki, to myślę, że to było po prostu... No to był taki Nikifor, tak? Przewijamy teraz taśmę do 2016 roku, tak? Czy nawet kilku lat wcześniej. No i ten film Zabito i wiejec tego miasta, to jest film taki bardzo z pana serca, duszy, tak, brzucha. Ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, bo nie chcę opowiadać historii swojego życia, którą pan zna i emitował z dzisiaj. I nasi słuchacze też. Ale chciałbym, żeby państwo sobie odświeżyli tę wiedzę. Nie, tak na poważnie, po prostu nie widziałem, jak coś się robi, robię po swojemu. I tak samo tutaj jest Zabito i wyjedź z tego miasta. Ja nie wiem, Zabito i wyjedź z tego miasta. Jak pierwsze rysunki robiłem w 2006 albo 2005. Pamiętam, jak byłem w Nowym Jorku, pamiętam, jaka to była sytuacja. Byłem po pierwszych spotkaniach z kuratorami w MOMie, którzy mi zaproponowali wystawę. To po prostu było coś takiego, że nie wiedziałem się, że Zabito i wyjedź z tego miasta będzie miało 10 minut.
No więc, wie pan, no, trudno powiedzieć, będzie miał ostateczny 100 minut. Nie wiem, po prostu mało dosyć oglądam filmów i o tym chciałem powiedzieć, że to właśnie na tym polegało to, że jestem takim troszeczkę, wydaje mi się, z wyboru naturszczykiem, ponieważ pamiętam, że wtedy, jak zainteresowałem się animacją, to sobie pomyślałem, że to jest jedyna droga, że ponieważ jestem wykwalifikowanym, wykształconym malarzem, to żeby jako autor filmów animowanych po prostu wymyślać po swojemu, żeby się bawić. No tak naprawdę to o to chodzi, żeby nie oglądać filmów innych, żeby nie poznawać warsztatu, tylko żeby się bawić. No tak jakby pan był na plaży i sobie postanowił skonstruować jakiś instrument. To było bardzo proste. Ja to robiłem w ogóle, przez głowę by mi przyszło, że kiedykolwiek to komuś pokażę, nie? Więc to była po prostu zabawa, rodzaj hobby i tyle, no. I potem się tak rozwinął mi, że pan mnie pyta, nie mam pojęcia, jak się konstruuje, jakie są zasady konstruowania napięcia, jakie są zasady, jak wyrażacie emocje. Ma pan scenę na przykład, nie chcę mówić o konkretnej scenie, ale powiedzmy, ma pan scenę i mówi pan, dobrze, ta scena jest traumatyczna w pewnym sensie. Jak to wyrazić? Wyrazić to muzyką smutną, wyrazić to smutną minką postaci, które są w kadrze, wyrazić to kolorem, tak, wyrazić to nieruchomymi ustami albo ruchomymi, wyrazić to kompozycją, Dotyka pan bardzo ciekawej tkanki, ponieważ najprościej oczywiście wydaje się, że jeżeli chcemy powiedzieć coś smutnego, to powinno być szare bądź błękitne, usta powinny być skierowane, opuszczone w dół i powinna być łza w oku, tak? No, ale to jest oczywiście najprostsze i to jest taka trochę, tak naprawdę tautologia. Nie? Więc oczywiście wydaje mi się, że skonstruowanie prawdziwego smutku często polega na tym, żeby skomponować to z elementów nieoczywistych. No właśnie. I to jest cała istota, wiadomo. Więc ja w przypadku mojej pracy korzystam tak, że staram się opierać na własnych doświadczeniach, bo wiadomo, wie pan, powstają filmy, można podzielić pewnie na nie wiem, tematy filmów czy całej sztuki światowej, pewnie można powiedzieć na 6 kawałków, nie wiem, na 6 różnych tematów i one się zawsze sprawdzą, tak? Jeden to pewnie jest Bóg, nie ma Boga, miłość tam zrealizowana, niezrealizowana, ty mnie kochasz, a ja ciebie nie, albo odwrotnie, nie wiem, zanikające zawody, jest trochę jakieś kulturowe, tak? Natomiast cała rzecz, żeby opowiedzieć o tym w sposób, który zawsze panu dołoży jakąś nową wiedzę, otworzy panu w głowie jakieś okienko, że zacznie pan, otworzy właśnie u pana jakąś refleksję, jakieś nowe myślenie, jakieś nowe doznanie, że pan to przeżyje, prawda? No wszyscy wiemy, co to jest smutek w postaci kogoś bliskiego, no ale tak się nie robi filmu, że się w filmie aktor mówi, że cierpi po śmierci kogoś bliskiego, bo ten kogoś nie wzruszy już, tak? Natomiast jeżeli opowiemy to tak, że znajdziemy po prostu jakiś taki odcień tego doznania, czy jakieś takie nasze przeżycie, które nie było, wie pan, tak łatwo nawet najwrażliwsze rzeczy zamykać w takich słowach kluczach, tak? Które oczywiście przedstawiają treść, ale nie dotykają nas, a jeżeli pan znajdzie to coś, co było na przykład, jest w tym filmie scena mojej ostatniej rozmowy z mamą, no to ja w ogóle płakałem, jak to wymyślałem, jak to montowałem, ale jak to robiłem, ale to trzeba było przekroczyć taki próg właśnie jakiejś bezwstydności. W animacji pewnie jest łatwiej niż na żywo. Musiałem pokazać, jakim ja byłem pewnie niedobrym synem, tak? Bo bez przekroczenia tego by nic z tego nie było. Ja tego bardzo żałuję, tak? A bardzo żałuję tego, że już nie mogę tego na przykład załatwić. Nie mogę dzisiaj pójść do mamy i powiedzieć, mamo, przepraszam cię za to i za to i za to, tak? No więc trzeba poprzekraczać pewnie takie wstydy też w sobie, poryzygnować z takich blokad kulturowych. I to nie o to, że chodzi, żeby epatować jakąś, żeby kogoś zadziwić, bo to jest taki najniższy powód, tak? No, się często tak szuceje, że kogoś zadziwić, zaskoczyć, ale to są takie poziomy bez znaczenia. To jest, jeżeli pan chce wejść tam naprawdę najgłębiej, to trzeba po prostu, no mówiąc bandanie, się otworzyć i być bardzo szczerym. I to jest pierwszy etap, tak, konstruowania tej sytuacji. Ale potem na pewno, że trzeba, jak już się wyciągnie tę istotę, która na przykład była w ostatniej rozmowie z umierającym rodzicem. Na przykład akurat nie chcę mówić, bo ten film cały nie będzie taki ponury. No. To nie będzie typowy polski film, że ktoś umiera, a potem coś. No proszę się nie przejmować. Akurat tu jest taka scena. To jak już pan to przeżyje na poziomie emocjonalnym i pan znajdzie... Wie pan, to jest tak... No, najprościej. Mogę panu powiedzieć, że panie Cezary, jak pan pojedzie na Suwalszczyznę i pójdzie pan
na taką łąkę na przykład w okolicach Czarnej Hanczy, ja mogę panu pokazać, to tam jest przepięknie, kiedy jest księżyc w pełni. Pan sobie to może wyobrazić. Natomiast jeżeli by pan tam poszedł, to nagle pan znajdzie błyski, kurczę, srebrnych nitek na trawach. Usłyszy pan dźwięki, których pan sobie nie wyobrażał. Poczuje pan zapach powietrza. Usłyszy pan gdzieś jakiś głos jelenia, który wyje na rychowisku daleko. I wtedy nagle... I teraz cały sposób konstruowania po tym filmie, oddania tego... Jelenia to tu nie ma, bo tutaj tak do Białegostoku jest 200 kilometrów, a tam to jeszcze z 50-40. No to jest tak daleko, że tu gdzie tutaj szukać jelenia? Raczej krowy trzeba szukać w Warszawie. A tu o, na Marszałkowskiej stały krowy z tektury wypchane powietrzem. No parę lat temu, nie aż tak bardzo dawno, mniej niż 10. I te krowy gdzieś zniknęły, potem tam pod Teatrem Wielkim stała koło tego sklepu z książkami, z płytami, taka księgarnia przy Senatorskiej. Jedna krowa z tektury stała, potem ona zniknęła, a może jeszcze i stoi. No ale widzicie państwo, to wszystko jest sztuczne. Jelenia też namalowali w gazecie, ale tutaj nie ma ani Białegostoku, ani Puszczy Białowieskiej, ani prawosławnych ludzi. Nie ma ani mormonów, bo tu nie jest Ameryka. Tutaj tylko są takie salcesony w Warszawie chytre, które okradają ludzi, bo zaprasza się gościa, no to w świecie wielkim jest tak, że gość w dom, Bóg w dom. A tutaj to nie jedną osobę okradli, nie tylko mnie. Ja miałam miliony kapeluszy, też Mareczek mi to, jeden mu pozwoliłam, ale postawiłam szlaban, ale nie, zniknęło. No bo dziad nie rozumie, że nie, ale on tutaj niby komuś księcia chcąc z siebie zrobić, jakiemuś Karolkowi jakieś coś, ja mówię dzieciom małym, że jak się daje, to zaraz pomyślą, że pedofil, prawda Mareczek? Jak coś ktoś komuś daje, to jeżeli jest za dobry, to jest podejrzane. No, ale jeżeli daje, to niby nie, to tak, ale jak małemu dziecku. No, ja mówię, to są moje te rzeczy i zobligowałeś się, że pilnujesz grzecznościowo, ci jakiś prezencik dam, pieniądze ci dam, a on mimo wszystko, także ta Litka mówi, a to po mordzie dać. Ja mówię, no to i ci daj. No bo tak, awizo z sądu, awizo, raz zawalił, drugi raz nawalił, sprawa stanęła trzy razy, no i potem trzeba było, a już poszedł, zaniósł do sądu, mówi, że wszystko pod kontrolą. Ja mówię, zaraz, teraz trzeba 50 zł opłatę, prawda? No nie dość, że rozprawa kosztuje, to jeszcze trzeba 5, a on myśli, że to wszystko tak tylko na podpis i że za darmo, a tu komuś podkradnie, ukradnie, salceson warszawski, mazowiecki wyciągnie. Urodził się w Karczewie, potem mówi, że w Otwocku, a potem mówi, że w Warszawie. A potem już tej Warszawy się wstydzą, no bo tutaj są sami handlarze majtek, sami złodzieje, krętacze. A Szydło mówi, że sprzeniewierzyliście majątek narodowy. Miliardy. Gdzie to jest? No i teraz dopiero zaczyna się ściganie, szukanie, proszę państwa. To jest sprawa rozwojowa, a telefon, jak takiemu dziecku niepełnosprawnemu, to zwłaszcza dziecku niepełnosprawnemu, no dziecko ma 21 lat, ukradł taki dziad Krzysiek tutaj z tego, no Żoliborz, Gagarina, tam Stępińska, te uliczki. Co, muszę zdjęcie jego pokazywać? Przecież ten cały Dawidek wie, kto co zgłosił na komisariat. No i jeszcze jak pojedzie do Bydgoszczy, to adresem e-mailowym niech prześle do na komisariat do dzielnicowego numer fabryczny tego telefonu i po prostu jego od razu namierzą, a w ogóle to jest podany adres, to nie ma co namierzać, tylko pójść zrobić rewizję. No ale teraz wiecie państwo, policja może być trochę zajęta, bo to, prawda, NATO w Warszawie, ale państwo zobaczą samo to, jaki wstyd. Z Warszawy leci z Polski do Ameryki kraść kożuchy, prawda, baba. Ale to nie to, że biedna, tylko taka, która chciałaby mieć więcej. A więc ile tutaj takich ludzi jest, którzy pakują, chomikują, składają magazyn. No sam Mareczek ma 3-4 magazyny. Na piętrze, w piwnicy,
magazynuj. A dostał raka na dupie i oczywiście, że z tego powodu strasznie się zasmucił. Potem mówił, że się skutecznie leczy. A ja mówię, słuchaj, to będzie tak jak z twoją ciotką. Leczyła się i umarła. Przecież ten rak się odradza. Nie ma na raka jako takiego lekarstwa. Ja ci życzę, żebyś żył. Ale widzisz, coś ci to nieszczęści. Trzeba być człowiekiem uczciwym. Ja wiem, że Jezus to był najuczciwszy, prawda, ale i takiego mogą zamordować, i takiego zabili, no. Sami swoi. Co nam przyniosłaś, Samar? Kasia, bulgur. No i reklamy 5-7 minut, proszę Państwa. Czyli, że sami swoi zabili Jezusa Chrystusa, człowieka zresztą, a propos, niewinnego. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No dobrze, to teraz proszę Państwa, przerwa. No to jak się wkłada do telefonu, no to trzeba ją włożyć. Kłamców, zdrajców, ludzi bez honoru. W ten sposób oceniła opozycję Beata Szydło, która zabrała głos w debacie nad wnioskiem o wotum nieufności dla minister obrony narodowej. Wniosek złożyła Platforma Obywatelska. Premier stwierdziła też, że Antoni Macierewicz jest atakowany, bo od lat zawsze stał po stronie prawdy. Szydło nawiązała też do momentu, w którym odbywa się debata. Nie tylko moment złożenia tego wniosku, ale również jego podstawa są wręcz kompromitujące. I trzeba zupełnie nie rozumieć, na czym polega powaga i odpowiedzialność za państwo, żeby składać wniosek tak niemądry, tak nieprzyzwoity w swoich podstawach i w tak niezmiernie ważnym dla Polski czasie. W piątek w Warszawie rozpoczyna się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, w którym udział wezmą m.in. przywódcy 20 państw. Będą kolejne operacje wszczepienia stymulatorów pacjentom w śpiączce. Po udanych zabiegach z maja lekarze ze Szpitala Klinicznego w Olsztynie przygotowują się na następnych. Stymulatory mają poprawić jakość życia pacjentów w śpiączce. Po kilku tygodniach od poprzednich operacji zaobserwowano sygnały, że stan operowanych osób się poprawia. Na przykład reagują na niektóre z bodźców, zmniejsza się też ich napięcie mięśniowe. Do tej pory w Polsce stymulatory wszczepiono 4 osobom. Prawie 80% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zdało tegoroczną maturę. 15% z tych, którzy nie zdali, ma prawo do poprawki w sierpniu. To wstępne wyniki egzaminu dojrzałości przedstawione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dziś abiturienci otrzymają świadectwa maturalne. Do egzaminu maturalnego przystąpiło w maju tego roku 258 tysięcy tegorocznych absolwentów. Słuchasz informacji TOK FM. 5 lat podróży, 3 miliardy kilometrów. Sonda Juno, która ma zbadać Jowisza i jego okolice, dotarła do celu. Naukowcy z amerykańskiej agencji kosmicznej poinformowali, że urządzenie weszło na orbitę planety i ma po niej krążyć przez rok. W tym czasie Juno będzie przesyłać najlepsze jak dotychczas zdjęcia Jowisza. Zbada też jego gazowe wnętrze i atmosferę. Kiedy spełni swoje zadanie, ma spłonąć w atmosferze planety. Kolejne informacje Radia Tok FM o godzinie 11. Zapraszam w imieniu Małgorzaty Mostowiec. Pogoda. W ciągu dnia na zachodzie niewykluczone burze, na wybrzeżu przelotny deszcz. W pozostałych regionach przez cały dzień ma być pogodnie. 21 stopni pokażą termometry w Białymstoku, 22 w Szczecinie i Trójmieście, 24 w Gorzowie, Poznaniu, Toruniu i Warszawie, 25 w Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Lublinie, 26 w Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, w studio dr Mariusz Wilczyński. Wspomniał pan przed informacjami o kolejnym swoim filmie. O tym filmie też rozmawialiśmy kiedyś na antenie Radia Tok FM. Mam nadzieję, że chodzi o film Mistrz i Małgorzata. Bo pamiętam, że jeszcze przed wyborami, że wspominał pan, że trochę... Dobrze, za chwilę dowiemy się, jakie były intencje i czy to było szczere, czy nieszczere, ale wspominał pan, że trochę chce pan, żeby PiS wygrał, bo jeżeli to ma być coś takiego, jak była ta czwarta RP w latach 2005-2007, no to trochę pan potrzebuje takiego poczucia, odczucia trochę innego po to, żeby lepiej poczuć klimat Mistrza i Małgorzaty i być może ten film będzie bardziej prawdziwy. Ja mam, czy podtrzymuje pan swoje zeznania? No, oczywiście to ja pamiętam doskonale z panem tę rozmowę i to to była taka bardzo z mojej strony, myślę, zgrabna figura retoryczna. Natomiast
No jeżeli pan mnie pyta, jak się teraz żyje i pracuje, z kim sympatyzuje, no to wie pan, no nie wiem, no... Ja zastanawiam się, nie pytam pana o to, z kim pan sympatyzujecie. Zastanawiam się, jak i czy w ogóle właśnie to, co się dzieje na zewnątrz domu czy studia animatora, ma wpływ na to, co się dzieje. Czy faktycznie jest tak, że określona sytuacja polityczna czy jakakolwiek inna przekłada się na właśnie to, co się pojawi, czy pojawia w filmie? No, panie redaktorze, jestem dosyć prostym człowiekiem, tak? Nie jestem politykiem, jestem po prostu artystą, któremu udało się, no to akurat największy sukces, że zawsze, właściwie zawsze robiłem i robię to, na co miałem ochotę, a jak czegoś nie było, to sobie sam to stwarzałem i też to robiłem, ale ma ogromny wpływ. Byłem bardzo długo... Miałem przyjemność pracować z Orkiestrą Symfonia Warszawia i z dyrektorem Januszem Marynowskim i pamiętam, jak jeździliśmy do Japonii, do Francji, chyba do Hiszpanii, to często występowałem też z innymi orkiestrami. Tam byli muzycy z całego świata. Bardzo dobrze się zawsze czułem w takim różnokulturowym towarzystwie, wie pan. Najlepiej się czuję, jak jestem za granicą, w społecznościach multikulti. Uwielbiam klimat Nowego Jorku. Świetnie się czuję, nie wiem, w Lizbonie. Nie wiem, czy on takie bzdury mówię, po prostu to, że jestem zaniepokojony tym wszystkim, co się dzieje. Świat nam się jakoś przewraca, ja tego nie ogarniam do końca, ale czuję, że w ciągu roku jest coś, czego ja nie rozumiem i no i to jak jest powietrze za oknem, i to, no to jest bardzo ważne, ale jeżeli pan mnie pyta, jak to się przekłada na pracę, no to ja bardzo długo się buntowałem i nawet wpisywałem na Facebooka, ale zaprzyjaźniony ze mną jeden z panów redaktorów tam mnie nawet często punktował, żebym się tym nie zajmował. No to oczywiście trochę moja aktywność też tam gdzieś wynikała z tego, że jak się siedzi w samotności, to czasami człowiek chce pogadać z kimś. Ale jak to się przekłada? Wie pan, no tak naprawdę oczywiście, że 90% czasu spędzamy... Modlitwa z Bogiem. Pogada. Modlitwa z Bogiem. To są po prostu dziady, które w nic nie wierzą. Trzeba chociaż z Matką Boską pogadać. Sakramentu pojednania. Żydzi są ateistami, co ty nie wiedziałaś? Żydzi w nic nie wierzą, no zamordowali Jezusa, zabili. To są samotni, to oni mają problem wielki. Pomodlić się, westchnąć, choćby do Matki Boskiej. Niech będzie. Dlatego to jest taki ważny moment. Ale też ważne jest, by pomóc dziecku teraz systematycznie przyjmować sakrament pokuty pojednania, aby dziecko nie było pozbawione tego niezwykłego skarbu. Kiedy nie nauczymy dziecka otwierać się na miłość płynącą z krzyża, wtedy dziecko będzie o wiele trudniej otwierało się na Boga, szczególnie w dorosłym życiu. Wiemy, że wielu żyje dzisiaj bez Boga, bo nikt im nie pomógł otworzyć się na Niego. I to jest tragiczne, jeżeli nasze dziecko odejdzie z tego świata bez pojednania z Bogiem, który czekał na Jego powrót przez całe życie i bezskutecznie Jezus go szukał. I skończyło się to niestety fiaskiem. Bóg nie jest taki, żeby ludzi odtrącać, jeżeli oni przez kogoś opuszczeni byli, proszę Państwa. Człowiek opuści, a Bóg przygarnie. Także widzicie Państwo, no jak ktoś wierzy w Boga, to dobry biznes, że tak powiem, już dla tych najchciwszych, że człowiek nigdy nie będzie samotny. A Żydzi to, tak jak chcieli świadków Jehowy podrobić, to od razu zdradzili, że skoro w Boga nie wierzą, to nie są tymi świadkami. Jak chcieli prawosławnych podrobić z Białego Stoku, to od razu się zdradzili, że skoro w nic nie wierzą, bo są samotni, a więc do Boga się nie modlą. Do nikogo. No to nie są tymi prawosławnymi. Jak chcieli Mormonów z USA podrobić, to też nie udało im się, bo tamci w USA prawie wszyscy Boga wierzą. Ewangelików też raczej wierzą, a że im się przewracało w głowie. Nikt tego nie ogarnia, proszę Państwa, zobaczcie, co się na świecie dzieje. Trudno. Nikt tego nie ogarnia i nie ogarnie. Trudno dzieje się, co się dzieje. Tak. Możemy też mówić, że miłość odzyskuje się przez sakrament pojednania, bo